to ręce i głowa. On wszystko potrafi zmajstrować. Czy radio wysiądzie, czy kran, on dawny przywróci im stan. Co to za mąż? No. Co to za mąż? To mulotkiem, to dłutkiem wywija, świdruje, lutuje, przybija. Potrzymaj, kochanie, już puść. Widziałaś, jak trzyma ten gwóźdź. Mój ty Boże, to skarb, Boże, co to za skarb? Taki mąż, co majstrować potrafi. Do tego ma dar i do tego ma dar. Taki mąż, mój ty Boże, to skarb. Co to za mąż? No. Co to za mąż? We wrześniu, coś tak na początku, gdy stworzył podstawy dzieciątku, powiedział, ty nie martw się nic, jamczynu jest mąż, a nie widz. Co to za mąż? No! Co to za mąż? I zanim świat dziecię ujrzało, wyprawkę sam utkał mu całą, to dzisiaj wychodzą mu z rąk, to bacik, to pajac, to bąk. Mój ty Boże, to skarb, Boże, co to za skarb? Taki mąż, co majstrować potrafi, do tamtego taki mąż, mój ty Boże, no wprost skarb. No co wam będę mówiła? Co to za mąż? Chwileczkę. Ostatnio, by wodę mieć grzaną, kontakty powłączał do kranów, lecz jakiś popełnił tu błąd. Tej wody nie grzeje ten prąd. Co to za mąż? No ja wiem. Co to za mąż? Za to, gdy myjesz się, wyjesz, bo nagle prąd kopie cię w szyję. Gdy pijesz po łyku lub dwóch, szalejesz, bo świeci ci brzuch. Czy to taki skarb, czy to wielki już skarb, taki mąż, co majstrować potrafi? Do tamtego nie, do tego nie, taki majster, to szkoda każdego słowa, no co wam zrobimy. Ale panowie, chwileczkę, no. Nocami majstruje i wszędzie, to jego się wala narzędzie. Gdy wkładam bieliznę czy but, tu śrubkę wyjmuję, tu drut. Co to za mąż? Nie za nad. Co to za mąż? A czasem, gdy człowiek już uśnie, coś we śnie leciutko go muśnie, więc budzę się drżąca, a mnie śrubokręt tak musnął we śnie. Boże, co to za pech, Boże, co to za pech, taki mąż, co majstrować potrafi. Tam on majster i zuch, tu nie zliczy do dwóch. Taki mąż, mój ty Boże, to śmiech.